kolejnym domowym treningu. Dzisiaj musimy się streszczać, bo chyba zaraz zacznie padać. Zapraszamy Was na krótki trening cardio. Okej, ustawiamy się w lekkim rozkroku, chwileczkę rozgrzewki. Będziemy wykonywać heel bank, czyli 90 stopni sach kolonowych. Uwaga, hop! Ręce na biodrach na razie. Ręce z przodu. I kółeczka ugiętymi rękoma w tył. Hop, raz. Przed sobą kółeczka, takie ósemeczki. Chwilę się rozgrzejemy. Jeszcze. I do przodu. Hop. Jeszcze chwila. Ok, maszerujemy. Teraz unosimy kolana do góry. Prawa, hop. Raz, dwa, trzy, cztery. I ramiona wznos na przemian stronie. Uwaga. Hop. Raz. Czyli jak prawe kolano, lewa do góry. Hop. Hop. To będzie jedno z ćwiczeń dzisiaj. 4, 3, 2. Ok. Dziewczyny, dzisiaj cardio. 30 powtórzeń w pierwszej serii. Będziemy schodzić, ale zwiększać intensywność. Pierwsze ćwiczenie. Pajacyki. Uwaga. Start. 30. Raz. 5. Dobrze. Jedziemy, jedziemy. 9. Dycha. Raz. W spokojnym tempie. Teraz po prostu utrzymujemy. 6, 7, 8, 9. Jeszcze 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super. Ok, przechodzimy do podporu przodem. Nisko pupa. Kolana do klatki piersiowej 30. Uwaga. Hop. Raz. 4. 8. 16. 1. Ostatni. Brawo. I uwaga. Na przemiostronne wyskoki na jednej nodze pokazuję. Jest to w ten sposób. Lądujemy i od razu druga noga. W sumie 30, czyli 15 na stronie. Uwaga. Od prawej. Hop. Raz. Wysoko. Jak dzieci na władzę. 10. 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Troszkę śmiesznie, bujałam się na boki. Przechodzimy do leżenia tyłem. Ręce za potlicą. Skośne brzuszki 30 w wolnym tempie. Hop. 8. 8. 9, 10 i 6, 4, 2 i ostatni. Ok, teraz zmniejszam ilość, ale zwiększam intensywność. Mocno się mobilizujemy w sobie. I pajacyk, uwaga. Słoneczko wyszło. Start. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dycha. 10, 8. 6, 4, 2 i ostatni. Super. Przechodzimy do podporu przodem. Kolanka 20. Hop. 4, 6, 8. Dyszka. 2, 4, 6, 8 i 20. I wyskoki 20. Uwaga. Tym razem prawa do góry, czyli lewa ręka do góry. Uwaga, start. 3, 2, 1. Jesteśmy atrakcją dla ludzi. Przechodzimy do leżenia tyłem. Ręce za potlicą. Troszkę szybciej. Go! Dycha. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, za dużo było już 20, ale nam nie zaszkodziło. I zostały nam dyszki. Przygotowujemy się, rozluźniamy. Sprint. Staramy się w moim tempie. Uwaga, od pajaców. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Od razu szybko. Podpór przodem. Uwaga, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Stajemy. Wyskoki, lewa w górę, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Leżenie tyłem. Nogi. I jazda, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, bo to miało być na dwie strony. Wtedy trochę dodałam, no to teraz minimalnie odjęłam. Kładziemy się teraz na boku. Odpoczywamy. Uwaga. Prostujemy rękę. Odpoczywamy. Nogę skrzyżnie w tył. Drugą rękę za ucho i odpoczywamy. Oddychamy. Okej. Podpieramy się na przedramieniu, łapiemy za stopę i rozciągamy. Chwileczkę. O, słoneczko. Polecamy ten trening na dwóch. Na powietrze. Ok, przekręcamy się na drugi boczek. Noga skrzyżnie w tył. I przekładamy. Odpoczywamy. Ok, i podpieramy. I druga nóżka. Polecamy i zapraszamy przeklikać się na stretching. Na pewno się przyda. Dla pełnego efektu dla osób zaawansowanych polecamy ten trening za dwa razy. Myślę, że nawet trzy. Nawet trzy wyzwań. Ok, przejdziemy do siadu skrzyżnego. I jeszcze ostatni raz wdech. Nosem i wydech jak najdłużej ustami. Brawo, dziewczyny. Dziękujemy za wspólny trening. Zapraszamy za dwa tygodnie w środę. Cześć!